Witajcie, drodzy kandydaci, w imieniu samorządu uczniowskiego. Zapraszamy na spacer po szkole. Z holu głównego wchodzimy do trzech sal kameralnych. Oto pierwsza z nich. Sala audiowizualna i koncertowa. W kolejnej sali kameralnej odbywają się próby chóru. Sala kameralna C. Tutaj odbywają się koncerty i popisy. Na parterze znajduje się gabinet dyrektora. Dalej możemy załatwić ważne sprawy w sekretariacie. Następnie mamy administrację, a dalej księgowość. W dalszej części korytarza znajdują się dwie klasy skrzypiec i dwie fortepiano. Uczą się kształcenia słuchu. W kolejnej sali uczymy się fortepianu. I w następnych dwóch skrzypiec. W kolejnej sali odbywają się zajęcia rytmiki. W tej sali również odbywają się zajęcia kształcenia słuchu. Jedynka to sala komputerowa, w której odbywają się zajęcia zasad muzyki z elementami edycji nut, a tymczasowo kształcenia słuchu. Teraz jesteśmy w suterenie. Tu spędzamy przerwy albo ćwiczymy. Tutaj znajduje się poczekalnia. Teraz jesteśmy w bufecie, gdzie w przerwie między lekcjami zaglądamy, żeby kupić słodkie przekąski, ciepłe obiady i nasze ulubione burgery. A teraz pokażemy Wam naszą bibliotekę. Tutaj w suterenie znajduje się szereg sal ćwiczeniowych. A w sali 9S, w której znajduje się gabinet kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i specjalności wokalistyka, swoje miejsce ma również biuro rekrutacyjne.